Ten 12 rozdział, on pokazuje całość tego rozdziału. On się zaczyna od tego, że zmiana myślenia oparta na tym zrozumieniu tożsamości w Chrystusie zaczyna dawać ci siłę do tego, aby dokonywać prawidłowych wyborów. Zobaczcie, przecież tutaj te wybory pod tytułem miłujcie, a miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złe, trzymajcie się dobrego. Zobaczcie, to są w pewnym rodzaju, takie przykazania wam. Paweł mówi teraz tak, te rzeczy róbcie. Dlaczego on już tak mówi? Bo on w ogóle mówi do nich, bo jak wy już, tak, zwleczecie z siebie starego człowieka, to będzie drobiazg dla was. Co to będzie dla was? Drobiazg. Miłować, w ogóle nie myśleć nic złego o kimś. To nie będzie problem. Myślami Bożymi nie możesz myśleć czegoś złego o drugim człowieku. Nie da rady. W twojej głowie nie zaistnieje zła myśl, bo nie będzie miała gruntu. Pamiętaj, że największym cudem jest, że zostałeś się jedno z Bogiem. Kiedyś w Starym Testamencie oni składali martwe ofiary, zauważyliście? Trzeba było zabić najpierw coś, tak? Żeby to położyć na ołtarzu. Dzisiaj nie. Dzisiaj jesteś żywym człowiekiem. I składanie żywego człowieka to jest ofiara Nowego Testamentu. Żywego człowieka. Masz być żywy. Ofiara żywa. Nie ofiara martwa. Bo ty nie jesteś ofiarą za coś. Ty po prostu decydujesz się, tak, na przemianę myślenia i w ten sposób jesteś w stanie złożyć wszystko na rzecz służby. Pamiętaj, że ofiara spełznie z ołtarza, gdy człowiek zaczyna robić to, co chce, stara natura tego. A stara natura, ona zostawiła potężne, silne flashbacki w myślach. Sama z siebie już nie istnieje, ale pozostawiła swoją historię w myślach. A więc wystarczy, że zaczynamy wracać do starych toków myślowych i natychmiast przestajemy składać siebie jako żywą ofiarę. Natychmiast. Wystarczy, że wracasz do toków myślowych starych. Już służba przestaje być taka ważna. Już miłość do drugiego człowieka przestaje być taka ważna. Już nie jesteś w stanie tak bardzo się poświęcić. Już nie. Już jesteś w stanie być lokalnym myślowym. Rozumiecie, jak to łatwo? To bardzo łatwo. Przykład. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. No i człowiek bez potępienia idzie do przodu, w ogóle człowieku jak przeciw. Pyk, upadł. 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 A już był wysoko. Upadł. Siedzi. I się potępia. No już teraz koniec. Kiedy ja wrócę znowu? Jak ja tutaj sobie poradzę? Jak ja odbuduję autorytet? Jak ja w ogóle odbuduję to? Co robi? Myśli o porażce. Wrócił do starych toków myślowych. Natychmiast przestaje służyć prawidłowo, albo służy już tylko w ten sposób, że jakby mechanicznie coś robi, a już nie wyczuwa się namaszczenia na tym. Zauważacie takie coś, że ktoś coś robi, a już namaszczenia się nie wyczuwa. Się zastanawia, dlaczego na tym namaszczenia nie ma? Dlaczego nie ma? Bo w potępieniu zasługa. Dlatego nie. A no dlatego, że w potępieniu się zasuwa. To się zablokowało przepływ Boży. No bo się myśli myślami starymi. Stare myśli. I wychodzisz na tą ulicę głosić, rozumiesz, że jesteś świeżo po upadku i ty Jezus was kocha. Tydzień temu było inaczej. Tydzień temu Jezus was kocha miało na sobie potężną siłę. A dzisiaj Jezus was kocha, nie ma żadnej siły. Dlaczego? Wiesz dlaczego? Bo w środę upadłeś. Poszedłeś obejrzeć proszę ciebie sobie film pornograficzny i od środy do piątku walczysz proszę ciebie z potępieniem. Rozumiesz? Idziesz w piątek na ewangelizację, bo jesteś w służbie, nie odmawiasz tej służby, ale jesteś potępiony. Idziesz na ulicę, rozumiesz, i namaszczenie się nie uwalnia. Wiesz dlaczego? Bo wróciłeś do starych toków myślowych. Nie dlatego, że upadłeś. Nie dlatego, że upadłeś. Nie dlatego, że upadłeś! Bo grzech
niech nad tobą panował nie będzie. Bo może w środę siedziałeś w pornografii, ani na jeden krok nie cofnęło cię ze służby Bożej. Bo jesteś pod łaską, a nie pod prawdą. Dlaczego namaszczenie z ciebie wycieka? Dlatego, że wróciłeś do starych toków myślowych i się potępiasz. A więc to potępienie powoduje zablokowanie, a nie grzech. Bo z grzechem rozprawił się Jezus, a z potępieniem masz się rozprawić ty. Rozumiesz? To proste. A jakże dla ludzi w ogóle trudne? Gdybyś się rozprawił z potępieniem, to byś wjechał w ten piątek, tak? Z jeszcze większym namaszczeniem. Wiesz, dlaczego byś wjechał z jeszcze większym namaszczeniem? Bo komu więcej darowano, ten bardziej miłuje. To jak gdybyś w środę upadł i gdybyś spokutował i gdybyś od razu rozpieprzył potępienie, to gdybyś chodził w takim dziękczynieniu w czwartek, rozumiesz? Że diabeł by już miał rozwolnienie pod wieczór. A w piątek byś wjechał na tą ulicę w jeszcze większym namaszczeniu. A więc co cię zatrzymało przed uwolnieniem namaszczenia? Potępienie. Rozumiecie, jak ważną rzeczą jest to, żeby nie wracać do starych toków myślowych? Tak wyglądają mechanizmy Boże. Tak wyglądają mechanizmy Boże. Po prostu. A religia nam to odwróciła. Wiesz, upadłeś, dlatego namaszczenie się zatrzymało. Pana dzisiaj nie ma z tobą. Nie, bo Pana nie ma, bo Pan dzisiaj poszedł, wrócimy na podpatelnię tam. Panie się na patelni, nie ma go kurza złotych na lasach, bo Pan ma cię inny wręcz baj mu się załączył. Rozumiesz, o co chodzi? Pan to jest fiksa. Rozumiesz, o co chodzi? Cię na patelnię leci, bo cię usługuje Pan bezdomny, cię Pan nie usługuje inny, wiesz, o co chodzi? Panie się z nimi nie zna. Weź, nie, rozumiesz, o co chodzi? Że to pochokarnicze jest. Kłopoty. A to tylko chodzi o to, jak myślisz. Jak ty myślisz? Czym ty myślisz? Jaką kategorią myślową ty myślisz? Wiele Bożych praw jest innych niż to, co się dzieje w naszym życiu. I my musimy wybierać prawdy Boże, a nie to, co się dzieje w naszych umysłach. Ty musisz zrozumieć, że to, co się dzieje w twoim umyśle, to nie jest zgodne z prawdą Bożą, to musi być autem. Nie wolno tego rozważać, nie wolno nad tym dotykać. Kiedyś jeden człowiek powiedział ważną rzecz, że chodzenie po bagnach wciąga. Pomogło. Jak można rozmyślać stare myśli? To cię wciągnie. Za chwileczkę już będziesz w tym siedział potem. Rozumiesz? I będziesz powiedzieć, trzeba mnie uwolnić. No, trzeba cię uwolnić, wiem. Już są demony, już jesteś zafiksowany, już o to chodzi, już nie możesz ruszyć rękoma i nogami, już ci się nalewa do nosa. Ale nie dlatego, że w ogóle Bóg ma coś z tym wspólnego, nie dlatego, że diabeł jest taki silny. Dlatego, bo ty osobiście otworzyłeś drzwi starym tokom myślowym. Ty, obwiniam cię! Za to. Rozumiem? Ciebie, człowieka Bożego, który posiada władzę nad tym, żeby nie wrócić. Nie zwalaj winy na nikogo. Siedzisz w bagnie, boś tam w las. Posiadasz władzę, żeby wyjść. Jak ma wyglądać to wyjście? Zmiana myślenia, zwleczenie z siebie starego i przyobleczenie nowego. Od razu to działa, no. Ludzie, prawidłowa funkcja myślowa, pociągająca za sobą prawidłową funkcję wypowiedzi, działa na diabła jak napalm. Rozumiesz? To rozwala go. Od razu go pali. Od razu. Kiedy człowiek Boży w ogóle staje w miejscu i mówi zaraz, nie ma dla mnie żadnego potępienia. Fon, fon, fon.
A myśli przychodzą od diabła cały czas, a ty stoisz fon. Jak Kapitan Ameryka mówi, wytrzymam do końca. Mogę tak cały. Był chudy, pili go, rozumiesz? Ale on kiedyś podjął jedną decyzję, jak jeszcze nie był kawał chłopa. Oglądaliście początki Kapitana Ameryki, popatrzcie sobie. Był chudy jak palec, ale miał w sobie wojownika. I podjął jedną decyzję. Wiecie jaką? Nieważne, jak będą chcieli bardzo mocno go pobić, nigdy nie ucieknie. Nawet taka jedna kobieta, potem go pyta, mówi, ty masz jakiś problem z uciekaniem? A on mówi, postanowiłem, że nie będę uciekał nigdy. I to tak nie fajnie wygląda, bo taki chudy mały, a z każdym w ogóle, bo wszyscy chcą go mieć, no bo naturalnie, bo jest mały. A w ogóle co? A nie, jest malutki, drobniutki, a w sercu w ogóle wojownik. Więc idzie przez życie jak wojownik. Tak? Ale wszyscy go chcą lać. Ale on się nigdy nie wycofuje. Nigdy się nie wycofuje. Nigdy. Tak? I to, że się nigdy nie wycofuje, powoduje, że przychodzi dzień w jego życiu, kiedy jest zmodyfikowany i staje się dużym, silnym, mocnym człowiekiem, który biega 60 km na godzinę. To, że się nigdy nie wycofuje. Rozumiecie? To, że ma determinację. Że to, że decyzje, które podjął wewnętrznie, są większe. Jest taki jeden motyw, chyba w pierwszej części z nim, że w ogóle taki człowiek, który go zwerbował w ogóle do wojska, nie? Mówi do takiego oficera, bo ktoś ci pokaże, bierze granat. I oni stoją tam, kilkunastu tych żołnierzy, między nimi jeszcze Kapitan Ameryka, malutki, chudziutki, i on rzuca ten granat i wszyscy uciekają, tak, od razu, a wiecie, co on robi? Rzuca się na ten granat, ten mały, chudy Kapitan Ameryka, żeby ten granat nikogo w ogóle nie zranił. Od razu życie w swojej kładzie. I ten, kto go zerwował, mówi do tego oficera, dlatego go wybrałem. To, co jest w nim w środku, zasługuje na to, tak? Aby go podrasować. Rozumiecie? Chodzi o to, żebyście zrozumieli prostą zasadę Bożą. Zmiana myślenia jest naszą siłą. Naszą siłą. Nie modlimy się więcej Ducha Świętego, więcej mocy, bo ty nie dostaniesz więcej Ducha Świętego, bo gdzie tam go włożyć więcej? Bóg nie przyszedł do ciebie częściowo, tylko całościowo. Cały Bóg wszedł w ciebie. Nie dostaniesz też więcej mocy, bo dostałeś całą moc. Nikt ci nie da więcej władzy, bo masz całą władzę w Chrystusie Jezusie. Więc przestań się tak modlić. Zacznij robić coś innego. Zmieniać myślenie. Oto zwleczenie starego myślenia. A przeobleczenie nowego spowoduje, że zaczniesz brać tą moc. Brać tą władzę. Brać tą siłę. Rozumiesz? Jak Bóg mówi, jesteś mocny, to ty nie wstajesz rano i nie mówisz tak. Jestem słaby. Panie, dodaj mi siły. Siła. Ale z maski stał. Wierzący, niewierzący. Rozumiem, co to w ogóle jest? Ty, bez względu na to, jak się czujesz rano, to Słowo Boże mówi tak, jesteś bohaterem. Jesteś silny. Jesteś zwycięzcą. Jesteś. I ty w ogóle wiesz, kim ty jesteś. Ty mówisz, jestem silny. Jestem bohaterem. Jestem zwycięzcą. Ja jestem. Ja nie będę. Nie zamierzam być zwycięzcą. Nie zamierzam być bohaterem. Ja jestem zwycięzcą. Ja jestem bohaterem. Nie zamierzam być silny. Ja jestem silny. Bo tak powiedział Bóg. Bo tak powiedział Bóg. Bóg powiedział, wszystko masz, co ci jest potrzebne do życia i pobożności, a więc nie wstanę rano i nie pójdę do Boga i nie powiem, Pani, ja czegoś od ciebie potrzebuję. Ja nie powiem do Niego, ja tego od ciebie potrzebuję. Ja do Niego przyjdę i powiem, Boże mój, dziękuję Ci, że mam wszystko, co jest mi potrzebne do życia i pobożności i ja teraz będę wierzył, że to, co się pojawia w środku mnie, to jest objawienie Pańskie. Ja będę wierzył. Bo ja wiem, kim ja jestem. Ja wiem, kim ja jestem.
Bo wiara jest dla tych, którzy wiedzą, kim są, a nie dla tych, którzy nie wiedzą. Dlatego wiara nie jest działem wszystkich. Jest napisane jak W. Wiara nie jest udziałem wszystkich. I wielu narodzonych z Bożego Ducha ludzi, to są niewierzący ludzie. Oni nie wierzą. Bo oni nie wiedzą, kim oni są. Oni nie zmieniają swojego myślenia. I oni mają ciągłe kłopoty z wiarą przez to. Rozumiesz? Weź se, wypisz w ogóle podstawowe elementy swoje na ścianie. Rozumiesz? Jestem wielki, silny, potężny, mocny. Diabeł ciężko pracuje, żeby mówić ci, że jesteś kimś innym niż mówi Bóg. Każdego dnia to będzie robił, bo taka też jest jego robota. Diabeł wie, że jeżeli uda mu się przekonać ciebie, że jesteś kimś innym niż mówi Bóg, to on będzie mógł opanować twoje życie. Pamiętaj, że gdy umysł twój zgodzi się z diabłem, rozumiesz, ty jesteś ugotowany. Masz życie ugotowane. Oni cię zniewolą. Diabeł i twój umysł. Spółka akcyjna. Bo diabeł bez twojego umysłu nic nie może zrobić. Nic. Rozumiesz, o co chodzi? Diabeł potrzebuje twojej zgody. Zgody twojego umysłu. Zgody na to, że będziesz myślał w starym systemie. Rozumiesz? On tego potrzebuje. Zawsze musi być dwóch na jednego. Zawsze. Czy to z tej strony, czy z drugiej. Jak twój umysł się zgadza z Bogiem, rozumiesz? To diabeł, to ciało i diabeł kapitulują. Jak twój umysł zgadza się z diabłem, rozumiesz? To ciało w ogóle pójdzie jak dzik za tym, a twoje życie będzie zablokowane. O. Zawsze. Zmieniaj myślenie Słowem Bożym. Niech to się przenika. Wzory myślowe pozostały ci w głowie, ale one nie są prawdą. Wszystko musisz weryfikować. Ludzie, każdą rzecz musimy zweryfikować w naszym życiu. Każdą rzecz, każdą rzecz, każdą rzecz. Rozumiesz? Wbijałeś w starym życiu gwoździe, młotki. Tak, miałeś metodę na to. Chciałeś mieć gwóźdź, prawy młotek, wbijałeś gwóźdź, paliłeś. Na ciebie narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, przychodzisz, mówisz, Panie Boże, chcę pić gwóźdź. Do tej pory miałem taki nawyk, że piłem młotkiem gwóźdź. Czy to jest w porządku? I słyszysz wewnętrznym, że tak, to dobrze, niech to zostanie. No uświęcone może być. No, takie oczywiste. Oczywiste? Niekoniecznie. Niekoniecznie oczywiste. Tak jak mówi Słowo. Żeby żyć zwycięskim życiem, tu musi być zwycięzca. Tu musi być zwycięzca. Zwycięzcą nie stajesz się, jak zwyciężysz gdzieś. Rozumiesz? Sukcesu nie odnosi się wtedy, kiedy się sukces odniesie. Zwycięzcą, człowiekiem sukcesu, stajesz się tutaj, zanim do czegoś podejdziesz. Zanim się do czegoś podchodzi, widzi się sukces. Rozumiesz? Tak działa człowiek sukcesu. Ludzie sukcesu to są ludzie, którzy absolutnie są przekonani, że to, za co się wezmą, to im się uda. Rozumiesz? Tak są ludzie sukcesu, nie do tego podchodzą. I dla nich jest nieważne, że on będzie bankrutował 8 razy. Bo on w ogóle wie, że jest milionerem i on idzie po 9 raz i on zakłada biznes i on robi biznes i koniec. I ten mówi, ty kurczę, udało mu się nareszcie. Wiesz, dlaczego mu się udało? Dla natręctwa jego. Każdemu się uda dla natręctwa jego. Jeżeli człowiek będzie uparty, będzie parł, to musi mu się udać. Rozumiesz? Ale żeby przejść, to trzeba mieć w głowie to parcie. To trzeba w ogóle wiedzieć, ja jestem tym zwycięzcą. No.
Nie by do głowy nie przyszła myśl, że ja porażkę odniosę. Że ja sobie usiądę teraz na twarzy, a nie wiem, czy teraz, kurczę, tutaj budujemy kościół, budujemy zespół, mamy wywierać wpływ na kraj, na świat, czy to nam się uda, czy nam się nie uda. Widzicie, co ja mam w głowie? Ja mam w głowie, poza tym, co ja robię, nic. Nic tam już nie mam. Ja w ogóle nie biorę pod uwagę czegokolwiek, że tutaj nie wyda. A ty bierzesz pod uwagę, ktoś ci nie wydział, że jesteś nienormalny? Nigdy nie biorę pod uwagę, że coś mi nie wyjdzie. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Bo ja bym nie mógł w ogóle nic zrobić. Jak ja bym wziął pod uwagę, że mi nie wyjdzie coś. Jak ja bym się zawahał przez chwilę, rozumiesz? Zawahanie się przez chwilę to jest niemożliwa rzecz. Nie można się zawahać. Ale to też wymaga treningu. Rozumiesz? Ojama zaczął ćwiczyć swoją odwagę, chodząc do rzeźni i zabijając byki. Doszedł do wniosku, że i tak będą te byki zabijać, i tak będą zabijać te byki. Więc sobie załatwił, że chodził do rzeźni. Rozumiesz? Chodził do rzeźni. I zabijał byki ręką. Rozumiesz? Robił też pokazy. Czy robił pokazy, zapraszano, bo wyzwania ustawiano. Brano go na korridę. Wypuszczano na niego 800-kilogramowego byka, który biegł na niego, ale on już zabił wiele byków jedną ręką. Wcześniej. A więc kiedy na korridzie stanął przed bykiem, który biegł na niego, to wskoczył na niego, obtrącił mu rękami w ogóle rogi. Byk doznał wylewu, ponieważ tam są nerwy. Tak? I tylko zjechał razem z nim pod tą bandę. Bo on się nie bał. Bo on kilkadziesiąt byków wcześniej zabił jedną ręką. Rozumiesz? Patrzył im w oczy. Wielokrotnie powtarzał konkretny manewr. Był w tym mistrzem. Wiedział, że jest zwycięzcą. Wiedział. Musisz to uznać. W swoim umyśle musisz mieć zbudowany sukces, a to jest możliwe tylko wtedy, kiedy przemieniasz swój umysł. Bo umysł ze świata, światowy umysł zawsze będzie zawierał w sobie system porażki jakiejś, mniejszej lub większej, albo system prób. Albo system zasługiwania, cokolwiek. Rozumiesz? Świat nigdy nie powie ci takiej rzeczy, że w ogóle masz gwarantowany sukces, bo jesteś synem najwyższego. Świat ci zawsze powie, będziesz pracował, będziesz miał sukces. Oszukasz kogoś, będziesz miał sukces. Wypracujesz coś w taki sposób, będziesz miał sukces. Rozumiesz, o co chodzi? Będziesz miał znajomości, będziesz miał sukces. Będziesz wiele razy próbował, będziesz miał. Coś takiego powie świat. A ty musisz powiedzieć, ja jestem synem najwyższego. Musisz zniewalać myśli swoje, które należą do starego człowieka. Zniewalać się. Musisz występować przeciwko nim jak bull terrier. Jak ona przychodzi taka myśl, mówię, wolno, nie masz, tam się rozwinie coś. Tam będę, zanim diabła zaczniesz gromić, to poskromij myśli swoje. Zanim się za diabła weźmiesz. Bo częstokroć to diabła nie ma w ogóle w tym, co się dzieje teraz na jakimś miejscu. To dopiero się w twoich myślach kształtuje przestrzeń, do której diabeł przyjść może. Ty już diable precz, tam nie ma diabła. Tam jest myśl światowa, która mówi, nic nie jesteś wart. A to od razu gromisz diabła. Jest napisane, bierzemy w niewolę posłuszeństwa każdą myśl. Tak? Która przeciwstawia się poznaniu Boga. Co robisz? Bierzesz w niewolę posłuszeństwa, terroryzujesz, dominujesz. Rozumiesz? Zacznij występować jako w ogóle osoba terroryzująca myśli ze świata. Terroryzująca myśli według ciała. Nie pozwalaj sobie na to. Nie rozważaj ich. Bo się pogorszy twój stan. Mów i mów słowo. Bij i bij słowem. W taki sposób.
Rozumiesz? Pojawia się myśl, a ty walisz. Od razu myśl ze świata, myśl starego człowieka, ona musi spotkać się z natychmiastową, silną reakcją z twojej strony. Natychmiastowa, silna reakcja. Od razu. Pojawia się myśl, jakakolwiek, poniżenie, potępienie, załamanie, zdruzgotanie, odejście od jakiejś prawdy Bożej. Rozumiesz? A ty od razu łup. Taka jest prawda. Musisz to zasypać w ogóle tym. Rozumiesz? Jak pożar. Nie możesz tym pozwolić. O. Myśli ze świata będą musiały odejść, będą musiały zgasnąć, będą musiały, bo one są słabsze niż myśli Boże. Rozumiecie? Słabsze. Diabeł nie wygra nawet z głupim, zbawionym. Rozumiesz? Który będzie zmieniał swoje myślenie. Może być głupi, zbawiony, ale jeżeli podejmie decyzję zmiany myślenia, tak? Diabeł z nim nie wygra. On będzie się stawał na oczach diabła mędrcem. Będzie się stawał mędrcem na oczach diabła. Po prostu. I to jest szok. Słowa twoje mają potężną moc twórczą. A więc jeżeli jest w twojej głowie bardzo silny nacisk tego, co stare, tak? Zasyp to tym słowem. No zasyp to słowem o twojej tożsamości. Zasyp to słowem o twoim synostwie. Zasyp to słowem. Zaśpiewaj pieśń pochwalną dla twojego ducha. Pieśń pochwalna dla twojego ducha. I kiedyś spotykaliśmy się przez pewien okres czasu z takimi ludźmi, którzy nas dużo nauczyli. Zagadką chodziliśmy na taką szkołę przez rok. To byli ludzie, którzy bazowali przede wszystkim na nauczaniach Watchmana Nee. I my też, jak się spotykaliśmy, śpiewaliśmy takie piosenki. Stare chińskie, przerożyły się po polsku, ale stare chińskie kościelne piosenki. I to były, powiem wam, nasz pierwszy kontakt uwielbieniem, tak, na poziomie prawdy, bo my nigdy wcześniej zagadką nie mieliśmy kontaktu z tego rodzaju uwielbieniem. Uwielbienie, które my słuchaliśmy w kościele zielonoświątkowym, to było w ogóle uwielbienie, już nie chce mi się mówić, co to było, no jakkolwiek. I teraz my zaczynamy słuchać tych hymnów, jak oni śpiewają. Wiecie co, ja byłem w szoku. To brała dziewczyna gitarę i ona w ogóle śpiewała, w ogóle piosenki pod tytułem Jaki silny jest duch człowieka. Rozumiesz? Ja pamiętam, byliśmy tam w takim domu, który oni mieli, taka wielka willa, oni tam mieszkali sobie w kilka osób, spotykaliśmy się tam u nich też między innymi i oni śpiewali w ogóle o tym, co się stało z duchem człowieka, kiedy tam zamieszkał Chrystus. Jakże silne jest dzieło Boże. Ja nigdy tego nie słyszałem. Ja nigdy nie słyszałem w kościele zielonoświątkowym takich w ogóle rzeczy. Wychwalanie w ogóle wewnętrznego człowieka. Rozumiecie? Pieśni na ten temat w ogóle, jakże wielkie jest dzieło Boże. Ja zrozumiałem potem, jak Bóg się chlubi swoim stworzeniem. On staje i mówi, oto Hiob. Rozumiesz? Oto Hiob. Co to w ogóle jest? Że on w ogóle staje tak, oto Hiob, spójrz na niego, najsprawiedliwszy. Bóg się chlubi swoim stworzeniem. A dzisiaj żyjemy w epoce, gdzie Duch Święty mieszka w człowieku i Bóg się chlubi nowym stworzeniem. Zacznij śpiewać piosenki na ten temat. Rozumiesz? Zacznij uwielbiać Boga za to, kim ty jesteś. Nie mów, że to jest pycha. Ty myślisz, że to chodzi o to, żeby ustać, by halleluja, chwała ci Jezu, halleluja, chwała. To jest mantra. Jakaś pieprzona mantra. Halleluja. Się nauczyli człowieku słów. Rozumiesz, że tak gadają, bo brak im słów. Nie mają co powiedzieć halleluja. Rozumiesz, nic nie umieją powiedzieć. Zacznij uwielbiać Boga za to, kim jesteś w duchu.
ile możesz w duchu. Niech Syn Człowieczy będzie wyniesiony. Syn Człowieczy. W ten sposób uchwałę oddasz. W ten sposób uchwałę oddasz. Jest napisane, że mu się chwała oddaje w duchu i w prawdzie. Jaka jest prawda Boża? Że Bóg jest w tobie. Nadzieja chwała. Kiedy ty myślisz w ten sposób, to myśli światowe muszą się do niego. Diabeł nie wygra. Nie bądź zadowolony z żadnego stanu, który nie jest stanem doskonałym. Z żadnego stanu. Nie mów, o już trochę mi wyszło. Nie jestem zadowolony, że trochę mi wyszło. Nie traktuję trochę mi wyszło jako sukcesu. Nie dzielę się tym z przyjaciółmi, wiesz, już trochę mi wyszło. Nie. Bo ja się nie boję porażki. Ja nie rozwijam się po to, żeby porażki nie odnieść. Nie. Ja się rozwijam po to, żeby być doskonałym, a nie żeby, że się boję porażki. Ja nie działam zapobiegawczo, tylko prorozwojowo. To jest wielka różnica. Są dwa rodzaje na przykład, dwie formy myślowe zabezpieczania się finansowego. Jedna forma to jest taka, że zabezpieczamy się finansowo, bo się boimy tego, że nie będziemy mieli pieniędzy. I to jest bardzo słaba rzecz, bo to ma słaby punkt. Bo wiesz, co to jest napędzane? Lękiem. Ale jest druga forma. Rozwijamy się finansowo, ponieważ wiemy, że to jest nasza spuścizna, że jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby być bogatymi ludźmi, tak? I zdajemy sobie z tego sprawę, że posiadane majątności, tak? One będą nam umożliwiały szerzenie królestwa. I to jest zupełnie inna formuła rozwoju. Zupełnie. Idziemy po doskonałą. Dlatego nie zadowalaj się, że już trochę sobie poradziłem z myślami. Nie. Nie ma, że to trochę poradziłeś. Powiedz, przyszedłem pierwszy etap, idę po drugi etap. Tak? Boże, dziękuję Ci, że w 100% myślę, jak mówi Twoje słowo. W 100%. To Ty atakujesz złe myśli. Ty się nie bronisz. Kiedy pojawia się myśl światowa, rozumiesz, to Ty atakujesz. Ataka, obrona to jest inna rzecz. Bronimy się, bo ktoś nas atakuje. Rozumiesz? Atakujemy, tak? Dlatego, że wiemy, co jest dalej. A więc atakujesz. Myśl o tym słowie. Medytuj. Ty nie musisz walczyć. Nie walcz. Ty po prostu ustawicznie atakuj. Niech to nie przybiera takich metod panicznej walki. O, coś teraz się dzieje we mnie, będę teraz się przystępuje do walki. Nie. Studiuj tak słowo, żebyś odnajdował każde, jakby wszelkiego rodzaju obietnice potrzebną ci. Miej bardzo konkretną formułę. Nie myśl, że teraz muszę wszystko naraz ogarnąć. Nie. Studiuj słowo, przyglądaj się konkretnym rzeczom, wprowadzaj rzeczy najpierw, które są najbardziej zasadnicze. Rozumiesz? Wprowadzenie najpierw pewnych fundamentalnych rzeczy, mocnych takich rzeczy, takich najbardziej obszernych Bożych praw jest najważniejsze. Najważniejsze. Wymiana krzyżowa u swojej podstawy niesie na przykład najważniejsze, fundamentalne rzeczy. Powiedzmy, prawda związana ze zbawieniem. Tak? Człowiek sobie sankcjonuje cały system myśli, że jestem zbawiony, dlaczego ja jestem zbawiony, dlaczego ja nie mogę utracić zbawienia. Tak? Wszystko to wie. Uzdrowienie, zaopatrzenie finansowe. Tak? Sprawy związane z tym, że nie jesteś odrzucony.
Tak, cały system. Chrystus został odrzucony, aby był zaakceptowany jako dziecko Boże. Rozwój myślenia na temat taki, że jesteś dzieckiem Bożym, że jesteś synem, córką Boga. Wystąpienie przeciwko wszelkiej formie poniżenia na poziomie takim, że jesteś wywyższony, ponieważ w Chrystusie Jezusie siedzisz na tronie i tak dalej, i tak dalej. Czyli bierzesz najpierw te grube prawdy, grube. Tak? A potem będą nadbudówki, następne. Czyli najpierw kładziemy taki mocny fundament tego zwlekania i przewlekania. Zwlekamy też najpierw zawsze te najbardziej patologiczne rzeczy w naszym życiu. Wstaje rano od lat, że ciebie on uważa, że jest zerem. Albo no, już trochę dorósł, trochę już jest nawrócony, to teraz myśli, że jest jedynka. Jestem na poziomie jedyneczki. Taki jestem. Taki. Nie. Rozumiesz? Nie. To nie tak. Wartość moja jest wierna. Oto wstała potężna wartość. Wartość wstała. Wartość. Wielka wartość goli się teraz. Rozumiesz? Wielka wartość sobie układa włosy. Wielka wartość coś tam robi. Ktoś wielki. Ktoś ważny. Czyli wywalamy najpierw wszystkie te grube myśli ze świata i wprowadzamy te grube myśli Boże. A dopiero potem sobie robimy nadbudówki różne. Tak? A więc studiujemy pismo pod kątem tych grubych tematów najpierw. Grubych tematów. I kładziemy silny fundament.